Siemka, ja jestem Adacho i takiego przywileju nie miałem nigdy, żeby dwa razy w ciągu jednego miesiąca przywitać was w kolejnym odcinku Kakumei, a w zasadzie w omówieniu reakcji na kolejny rozdział Kakumei. Manga Dragon Ball Kakumei jest to manga tworzona przez trójkę wielce arcyutalentowanych Francuzów, Dark Horse, Poison Labo i Rinko. Jeśli czytaliście komentarze pod moim ostatnim filmem, który, dziwnie mi to mówić, ale był wrzucony w środku miesiąca, bo ja się przyzwyczaiłem do tego, że manga wychodzi 25, ale wygląda na to, że tym razem może terminarz troszeczkę uległ zmianie, także jeśli czytaliście komentarze, to na pewno widzieliście, że Dark Horse, czyli jeden z twórców mangi, kolejny raz zostawił komentarz, także bardzo dziękuję, merci beaucoup za miłe słowa. Przetłumaczyłem sobie ten komentarz i tam było napisane, że moje odcinki są dla niego randką miesiąca i że jestem naprawdę złotym facetem. Randką? Daj spoko. Jakie tam randewu od razu? Tak czy siak, Osmoza to jest tytuł 18 rozdziału, który, muszę wam powiedzieć, że ma tylko 25 paneli. Tak czy siak, w tym miesiącu dostaliśmy więcej paneli niż normalnie byśmy dostali. Ciekawe, czy teraz tak to jednorazowo wyglądało, że musieli wypuścić jeden krótki rozdział i drugi krótki rozdział, czy po prostu tak to będzie teraz wyglądać. 18 rozdział, Osmoza, dość enigmatyczny tytuł. Jeśli nie wiecie, czym jest Osmoza, to jest takie, powiedzmy, mieszanie płynów, coś w tym stylu, jakiś tam proces mieszania płynów o różnym stężeniu, coś tam, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale dziwny tytuł, nie mam pojęcia czego może się tyczyć. Tak czy siak, na okładce widzimy Vegetę w formie Blue Evolution, jednego z komandorów z planety Sadala i Kale, która chce lecieć do Broly Landu. A wejście do Broly Landu to jest głowa Broly'ego. Oczywiście wiemy jak skończył się ostatni rozdział, jeśli nie, koniecznie sobie nadróbcie. Broly wybuchnął furią, ale niestety jeszcze Duduś nie poznał jego siły, nie spotkał się z Karą. Uwaga! Patrzymy, co tam się dzieje, bo wygląda na to, że... Właśnie, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Kończył rozdział się tym, a w zasadzie ostatni panel, chodzi mi tutaj o ostatni panel, wyglądał tak, że ludzie, Saiyanie z planety Sadala, rzucili się na Broly'ego, bo myśleli, że może jak rzucą się na niego całą kupą, nawet w Super Saiyanach, to będzie... To będzie to jakiś sposób na pokonanie Saiyanina, który już w tym momencie nie wie nawet kogo bije. I wygląda na to, że nie jest to najlepszy pomysł. Jeden Saiyan po prostu traci głowę. I to jest ten komandor, którego mamy na okładce. Nie pamiętam jego imienia. Widząc, że jeden z jego kamratów stracił głowę, nie wykazał się głową na karku na początku, a teraz w ogóle nie wykazuje się głową, bo ten pomysł był dość wątpliwej jakości, żeby rzucać się na Broly'ego, który dosłownie wygląda jak Jinpachi z Tekena. Będę to powtarzał, bo naprawdę nie wiem, czy on teraz ma czarną skórę, tylko że jest tak przerysowany, czy on naprawdę ma czarną skórę. Ej, ty, grubasie! Wykrzykuje nawet komandor Super Saiyanin. Broly... Okej. Te słowa do niego dotarły, myślałem, że w ogóle nie będzie w stanie słyszeć czegokolwiek. No zobaczcie, jak on wygląda, on jest dosłownie... Nie wiem, czy to jest... Naprawdę, nie wiem, czy to jest przerysowane, czy on będzie w stanie wrócić z tego stanu. To jest najciekawsze. Czy on permanentnie stał się taki, że jakby jego ciało przeszło takie zmiany, że nawet jeśli przywrócą mu się zmysły, to będzie już taki... No wiecie... Odwrócony Michael Jackson, czy to tylko tymczasowo? Hej! Czy to wszystko, co potrafisz? Co jesteś w stanie udowodnić, atakując niedoświadczonych żołnierzy? Nie jesteś na tyle silny, żeby walczyć z silniejszymi wojownikami? Admirale, co ty robisz? Zamknij się, żołnierzu, wiem, co robię! Czy to wszystko, co Chilei dla ciebie znaczyła? On mu ma zamiar wjechać na ambicje i wjechać mu na mental. Fizycznie nie da się go pokonać, to teraz jest w stanie... W sensie, będzie może w stanie przemówić mu do rozsądku. O! O nie, no kolejny kadr, w którym muszę wam to pokazać po prostu inaczej. Nie wiem, czy on doskakuje do tego komandora, wyskakuje w górę. Nagle w jego oczach zaczynają się pojawiać źrenice, jakby jego świadomość powoli do niego wracała. Komandor mówi do innych Saiyan, żeby się stąd szybko wynosili. A tak, Broly atakuje komandora, skacząc na niego, ale ten robi unik w powietrze. Mimo wszystko chwilę później w lewym dolnym kadrze widać, że Broly z powrotem jakby, znaczy kolejny raz doskakuje do komandora, a ten ze względu na to, że jest w powietrzu, nie wiem, czy będzie w stanie uniknąć. Jaki on ma plan? Czy on ma zamiar przemówić Broly'emu do rozsądku, mówiąc o Chilei? Chociaż on się bardziej wściekł niż jakby to miało mu. Kale nagle wkroczyła do akcji! Ona przecież poleciała ogarnąć Broly'ego! Może teraz Broly opanuje się? Broly! To ja, Kale! Kale, przydaj się na coś, dobrze? A nie tylko Onichan! Znaczy, Onesan! Jakie kurwa, Onesan! Nie, to nie jest Broly, to nie jest Kale z Turnieju Mocy. To jest Kale, która tutaj faktycznie może mieć większą rolę i przede wszystkim przydać się na coś, opanowując Broly'ego. Broly, potem jak został narysowany tutaj niżej, nie wiem, czy rozpoznał Kale. Nie jestem ciekaw, czy tutaj Kale, jego... Czy to jest jego dziewczyna? Czy to jest jego dobra znajoma? Czy jest coś między nimi więcej? Broly dosłownie jest jak Geralt.
który musi wybrać między Triss a Yennefer, tylko że on tutaj ma Chillaj i Kayle. Hej, to ja! Kayle nagle przed nim wisi, Broly na nią patrzy. Broly, daj mi swoją rękę. To jest jego ręka? Ja myślałem, że to jest jego ręka, a to jest jego kciuch tylko. Przecież on byłby w stanie ją złapać jedną ręką w pas, w pół. Jaki on jest olbrzymi. Broly, daj mi rękę. Kayle złapała go za rękę. O... O nie! On ją... złamał jej rękę i wyrzucił ją do góry! O nie! Złamał jej rękę, chociaż Kayle tutaj po prostu nie wygląda tak, jakby miała tę rękę wyłączoną z gry. Ale widać, że stała się bardziej poważna. No nie da się do Broly'ego dotrzeć sposobem. Nie sądzę, żeby on był w stanie powiedzieć, że to jest Kayle, bo świadomie na pewno by jej nie zranił. Tak myślę, że on naprawdę jeszcze nie wie, kogo bije. Kayle wyszczuliwuje w jego stronę jakiegoś kiblasta, a ten... No zobaczcie, jak on jest olbrzymi, on łapie to jedną ręką dosłownie. Ten kiblast w jego ręce wygląda jak Drash Korsarz, a nie jak kiblast wysłany przez legendarną Super Saiyankę z 6 Wszechświata. Czy on odbija mój atak? Zastanawia się Kayle, ponieważ Broly tego Drasha Korsarza wysyła z powrotem w stronę Saiyanki. Czy Kayle odniesie sukces w czymkolwiek przeciwko niemu? Przecież on się stał niepowstrzymaną bestią. Jest dokładną reprezentacją tego, czego nasz król nienawidzi odnośnie Super Saiyana. Teraz król Sadala będzie miał argument, prawda? Tylko że no nie można patrzeć na innych, na wszystkich Super Saiyan przez pryzmat Broly'ego. Przecież to jest mutant, to jest legenda. Zobaczcie, no stoi sobie tutaj komandor i on nie jest oszalały, nie? Ale okej, rozumiem, że jak kiedyś pojawił się Super Saiyanin, to właśnie tak to mniej więcej się skończyło. Na obawy jednego z Saiyan, komandor blondyn odpowiada... Ale jest naszym sojusznikiem, a Kayle wie, co robi. Zna go lepiej niż ktokolwiek inny. Powinniśmy jej zaufać. No dobrze, zobaczmy, czy to się jej uda, bo póki co nie wygląda, żeby Broly w ogóle wiedział, z kim walczy. Jeszcze ten chaos, mówi Amaron. Chaos, to jest to, o co poprosiłem Dulę. Dudusia, czyli Amaron poprosił Dudusia, żeby ten sprowokował Broly'ego, bo wiedział, że jak Broly wybuchnie, to nawet najlepsi strategowie, którzy byliby w stanie normalnie każdą sytuację odwrócić taktyką i tak dalej, w takim chaosie się po prostu nie odnajdą. Ale pamiętajmy, że cały czas Amaron walczy z Vegetą, którego w ostatnim rozdziale nie było zbyt dużo, a Amaron przyjmuje potężnego prawego sierpa od Vegety, który jest cały czas zakrwawiony. Pamiętajmy, że on korzysta z formy Blue Evolution, chociaż widzieliśmy przecież jakiś czas temu, na początku tej mangi, w pierwszych rozdziałach, że Vegeta, no nie wiem, czy jest w stanie to świadomie zrobić, ale wykazywał jakiś zalążek Ultra Instynktu, dosłownie zalążek, jakby był w stanie, powiedzmy, jedną sekwencję ruchów wykonać przy użyciu Ultra Instynktu, a tutaj póki co jeszcze tego nie widzieliśmy od długiego czasu. Nie myśl, że zapomniałem, że wysłałeś jednego ze swoich przybocznych, żebyś śledził Bulmę. Nie wybaczę ci tego, draniu, mówi Vegeta. Dobrze, Vegeta, a co to w ogóle jest za postać? Jakąś łopatę ma na twarzy, chłopi, i my mamy się go bać? Zdejmij tę łopatę z twarzy. Okej, okay, ten kadr sprawia, że troszeczkę czuję więcej respektu do Amarona. W końcu zobaczyliśmy jego twarz, kawałek jego twarzy, jego uśmiech. Wygląda dosłownie jak potwór, jak postać z koszmaru. Może faktycznie będzie lepiej, jak nie będzie zdejmował tej maski, bo boję się jego twarzy. Ale jestem też ciekaw. Wszystko idzie po mojej myśli. Od momentu, w którym postawiłem swoją stopę na tej planecie. Nie będę grał w twoją grę! Możesz mi wierzyć, odpowiada Vegeta. Nie mogę się doczekać zobaczenia twojego pełnego potencjału, Vegeta. Co tam mi patrzymy na... Okej, dobra, widzę. To jest Broly, który łapie Kayle za twarz. Czyli mamy póki co przerwę w walce Amarona i Vegety. Nie wiem, czy zobaczymy ją jeszcze w tym momencie, ale jest potwierdzone. Amaron wie dużo rzeczy. Jego specjalnością jest wiedza. Wiedział, jaki jest słaby punkt Broly'ego i wykorzystał to. Tak samo wie, że Vegeta jeszcze nie wykorzystał swojego pełnego potencjału. I na to najbardziej czekam. Broly złapał Kayle, a ta zaczyna się nagle... coraz bardziej power-upować, czy o co tu chodzi? Kayle zaczyna teraz więcej mocy wypuszczać z siebie chyba, co? Ale w momencie, w którym ona to robi, Broly'ego uwagę coś odwraca. Czy jego uwaga została odwrócona? Poleciał atakować kogoś innego, mówi Kayle. Kayle zaczyna gonić Broly'ego, który nagle stracił w ogóle zainteresowanie walką z Kayle i leci w innym kierunku. Złapała go za nogę, zobaczcie, ona jest cała jak jego noga. W sensie, jego noga jest wielkości całej Kayle. To jest niesamowite, że jego ubrania urosły. Przecież on nie ma sajańskiej zbroi, która się rozciąga, prawda? Jak Saiyan się transformuje w Ozaru. Ale dobra, czepiam się szczegółów. Nie ruszaj się! Mówi Kayle. Broly! Kayle faktycznie się spowerapowała. Zobaczcie, nie ma źrenic, tak samo jak Broly, tylko że ona jest w stanie kontrolować tę transformację, a Broly wystrzeliwuje z pyska dosłownie kiblasta. Uspokój się, błagam cię! Łapie go za twarz! Krzyczy mu dosłownie w twarz! Dobrze. Udało się?
Opanował się czy nie? Zeszła do swojej transformacji zwykłej, bazowej. To ja, Kale. Posłuchaj dźwięku mojego głosu, bracie. Bracie? F dla Broly'ego. Został zamknięty w friendzone. Kolejny facet stał się ofiarą friendzone'a. Broly, nie przejmuj się, jest jeszcze Chillaj. O ile przeżyje. Bracie! Dobrze, nie powiedziała kolego. Wróciła do bazowej formy, jest szalona! Nie, pozwólcie jej to robić, mówi komandor, który cały czas opanowuje tych szalonych Saiyan, którzy mówią: nie może tak być, my musimy jej pomóc! Mimo tego, że mamy poziom mocy 20 tysięcy. Zobaczcie, wygląda to tak, jakby Kale i Broly połączyli swoje aury, jakby Kale chciała połączyć się z Brolym i go opanować przez to, może sobie dopowiadam. Zobaczcie, no hej, nie dopowiadam sobie, faktycznie jakby łączą się w jedność, ich umysły się łączą. Ależ kadr tutaj w ogóle jest, no nie wiem, to może pójść na okładkę tego rozdziału, w sensie tego mojego filmu. Chillaj, Broly faktycznie połączył się, w zasadzie Kale połączyła się z Brolym i słyszy jego myśli. Broly, mogę słyszeć twoje wewnętrzne ja, tutaj, słyszysz mnie? Zobaczcie, jaki on jest biedny, on nie wie, on to wszystko robi dla Chillaj. Kale w ogóle jak wygląda w rozpuszczonych włosach, jak nie ona. Wiem, że masz problemy z tym, żeby nie stracić kontroli, Broly. Wiem to dlatego, że energia, którą cię spętałam, nie równa się w ogóle z twoją siłą, czuję ją. Jednakże mimo tego twoje ciało nadal jest przypięte do ziemi, co jest dowodem na to, że próbujesz wziąć się w garść. Więc przejmij kontrolę, Broly, póki jeszcze możesz. Broly mówi nie! No nie mówcie mi, nie mówcie mi, że on to robi specjalnie, nie. Ale musisz to zrobić! Nie, dopóki nie zapłaci. Dobrze! Dobrze, Broly! Tylko nie bij kolegów! Do Dusia pobij, a nie wszystkich dookoła, jeśli wiesz... Kurde, co tu się dzieje? Zapłaci, ten przeklęty demon na pewno zapłaci, ale nie mogę ci teraz przywrócić do poprzedniego stanu. Nie możesz po prostu go atakować, zadajesz obrażenia wszystkim dookoła. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić kolejnych ludzi. Czy wy to widzicie? Czy tu jest jakiś głos w głowie Broly'ego? Jeśli się nie zgodzisz. Czy ten... Nie mówcie mi, że ten głos odpowiada teraz za Broly'ego i mówi do Kale: jeśli się nie zgodzisz, zrobię to tak czy siak. Ja pierdolę, on ma dosłownie jakiegoś demona w sobie. On... To, że Broly nie był w stanie kontrolować swojej mocy, to była jedna sprawa, ale to, w jaki sposób zostało tutaj przedstawione, że Broly, że ta moc Broly'ego, to nie jest zwykła transformacja, której się po prostu można nauczyć, prawda? Kontrolować i już. To jest coś innego. Ta natura tej transformacji, natura mocy Broly'ego wykracza poza wszystko, co znamy do tej pory. To jest zupełnie inny przypadek. I fakt, że tutaj zostało to tak przedstawione, że to nie jest zwykły Super Saiyanin, że to nie jest transformacja, którą można wymasterować, prawda? Trenując dostatecznie długo. To jest zupełnie inna sytuacja. Broly tutaj zmaga się z własnymi demonami. Oprócz tego, że jest to kwestia fizyczna, to też jest to kwestia mentalna. Kale nie była w stanie przemówić do Broly'ego, który nagle oswabadza się z tych pętów, którymi ta go unieruchomiła. Wygląda na to, że Kale wraca z powrotem do swojej transformacji. Próbuje ją atakować. Muszę absolutnie go powstrzymać, mówi Kale, tworząc nad głową kulę energii, ale nie wiem, czy ona nawet gdyby chciała go zaatakować pełną mocą, czy byłaby w stanie go zranić. Łapie ją za ręce! Łapie ją za ręce i wykrzyku... Nie, to jest przedostatni kadr. Kurwa, nie mówcie mi, że on ją zabije. Łapi ją za ręce i widać tutaj krew, jakby łamał jej ręce, dosłownie ściskając je w dłoniach. Proszę, wróć do swoich zmysłów. Wiem, że możesz to... O kurwa. Sprzedał jej Luja ogłuszacza. Kale wraca do bazowej formy. A Broly patrzy na to. Wracają mu nagle oczy, jakby uświadomił sobie, co zrobił. Zdzielił ją, zdzielił po prostu Kale. A ta straciła przytomność. Nie wierzę, co on zrobił. To Duduś miał cierpieć, a nie nasi bohaterowie. Wiecie co? Chcę najpierw sprawdzić, czy tu przypadkiem we francuskiej wersji nie ma kolejnego, daty kolejnego rozdziału. Bo po francusku ostatnio... Zobaczcie na przykład. Widzicie? Po francusku była ostatnia strona i tutaj była data kolejnego rozdziału, ale po angielsku jej nie było. Także zobaczmy sobie, czy przypadkiem we francuskiej wersji nie ma jakiegoś ostatniego... Jest! Proszę bardzo, jest! 10 kwietnia! Let's go! Czyli to będzie tak już zawsze? 10 kwietnia, kolejny rozdział, Kakumei 19 i potem... Kumulala, kumulala... Nie wiem, co tutaj jest napisane, bo to po francusku, ale dobra informacja. Tutaj Broly w ogóle jest narysowany na dole, zobaczcie, czarny Broly. Wow, wow!
sytuacja się rozwija. Cieszę się, że dostaliśmy kolejny rozdział. Osmoza. To może osmoza chodziło o to, że Kale przenikała swoją podświadomością i oni się, wiecie, jakby o to chodziło z osmozą, jakby mieszali swoje podświadomości. To był ciekawy tytuł w takim razie. Wow! Nie pomyślałbym, nie wpadłbym na coś takiego. Oczywiście, zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście wspierali oficjalnych twórców, linki do nich tradycyjnie znajdziecie w opisie. Ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, możecie pokazać to poprzez zostawienie lajka pod tym filmem. Wielkie dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. 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 Diana.